Dzień dobry, Marlena Siok. Oglądacie Państwo program Mazowsze, wiadomości z regionu. Sprawdźmy, co w tym odcinku. Mazowsze z dostępem do programu Polska Wschodnia. Sejmik zdecydował, jest 151 milionów na równomierny rozwój Mazowsza. 30 nowych stanowisk intensywnej terapii w stołecznych szpitalach. Samochód ratowniczo-gaśniczy dla druhów z Broku. Specjalistyczny sprzęt dla strażaków z Jelonek. Mikkel Ren triumfuje w barwach Mazowsze, serce Polski. Zaczynamy od dobrej wiadomości. Mieszkańcy Mazowsza Regionalnego będą mieli takie same szanse na dodatkowe fundusze unijne jak mieszkańcy województwa podlaskiego czy świętokrzyskiego. Mazowsze Regionalne będzie uczestniczyć w programie Polska Wschodnia. Samorząd województwa zabiegał o to od kilku lat. To szansa na dodatkowe 400 milionów euro. Dworzec PKP w Białymstoku, wybudowany około 1862 roku równolegle z uruchomieniem linii kolejowej Warszawa-Petersburg, uznawany za jeden z najbardziej eleganckich dworców położonych przy tej trasie. Stacji kolejowej nie oszczędziły wojenne zawieruchy. Obiekt został zniszczony podczas I i II wojny światowej. Był kilkukrotnie odbudowywany oraz częściowo przekształcany i dostosowywany do potrzeb i funkcji. Dziś odzyskał swoje historyczne piękno. Jest jednocześnie nowoczesny i komfortowy. Dworzec wygląda bardzo pięknie, pamiętam go jako zniszczony budynek, brzydki, a teraz wygląda naprawdę bardzo imponująco. Jak dla mnie to jak najbardziej na plus jest, dworzec wygląda ładnie i zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Chociaż mimo, że nie mieszkam w Białymstoku, ale jak przyjeżdżam, też miło popatrzeć. Inwestycja pochłonęła ponad 45 milionów złotych. Jest jedną z tych, które były możliwe dzięki unijnym środkom w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia. Programu, do którego włączenia Mazowsze czekało od lat. Po batalii samorządu województwa mazowieckiego strona rządowa wyraziła taką zgodę i część województwa zyska szansę na dodatkowe środki. Uważamy to za sukces. To daje szansę dostępu do kolejnych pieniędzy. Ten cały program to jest 2,5 miliarda euro. No więc liczymy, że przez dobre projekty drogowe, ale też wsparcia przedsiębiorczości, wsparcia turystyki, no będziemy też mogli korzystać z tych środków. Na wsparcie z programu operacyjnego Polska Wschodnia liczą samorządowcy. Niektórzy, tak jak na przykład Ciechanów, mają już konkretne plany inwestycyjne. Liczymy chociażby na wsparcie transportu niskoemisyjnego, być może zakup kolejnych autobusów elektrycznych po tym pierwszym, który od 2 lat jeździ po naszych ulicach. Mazowsze Regionalne będzie 6. regionem korzystającym ze wsparcia w ramach Polski Wschodniej. Wśród głównych grup beneficjentów znajdą się samorządy, przedsiębiorcy, operatorzy sieci energetycznych, organizacje pozarządowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. 82 inwestycje z całego Mazowsza otrzymają wsparcie od samorządu województwa. Mowa o remontach dróg, ale i szkół, przedszkoli czy instytucji kultury. Na ten cel radni województwa przeznaczyli 151 milionów złotych. To już pewne. Za 2 lata niepełnosprawne dzieci z ziemi kozienickiej i okolic usłyszą pierwszy szkolny dzwonek w nowej siedzibie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Projekt jest już gotowy, a w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace budowlane. To m.in. właśnie ta inwestycja zostanie zrealizowana w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, na który samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku rekordowe 151 milionów złotych. Radni sejmiku podjęli decyzję dotyczącą dofinansowania tej inwestycji w kwocie 4 milionów złotych. Warto dodać, szanowni państwo, że to jest maksymalne dofinansowanie możliwe w ramach tego instrumentu. Obecnie placówka mieści się w jednym z zabytkowych budynków wchodzących w skład benedyktyńskiego zespołu kościelno-klasztornego w Opactwie. To XVIII-wieczny obiekt objęty ochroną konserwatorską. Z tego powodu, mimo starań lokalnych władz, budynek nie spełnia wymogów dla ośrodka zajmującego się osobami niepełnosprawnymi. Dodatkowym obciążeniem jest jego położenie w dużej odległości od Kozienic. Czujemy się odpowiedzialni za losy przyszłych pokoleń mieszkańców ziemi kozienickiej, powiatu kozienickiego, a w szczególności tych osób, które nie z własnej winy, podkreślam, nie z własnej winy, zostały tak potraktowane przez los i wymagają z naszej strony dużo większej troski. Z kolei powiat ciechanowski w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego będzie w stanie rozbudować drogę do Rydzewa. Inwestycja niezwykle potrzebna, ale to jest inwestycja, na którą nie moglibyśmy pozyskać środków z Samorządowego Funduszu Dróg, dlatego też aplikowaliśmy
do programu Marszałka Województwa na realizację tego zadania. W tym roku radni województwa do realizacji wytypowali 82 projekty, z których 32 dotyczą modernizacji dróg gminnych i powiatowych, a 50 infrastruktury edukacyjnej, sportowej, społecznej i rozwoju obszarów wiejskich. W sumie do 2023 roku w ramach autorskiego programu Samorządu Mazowsza wsparcie finansowe otrzyma 160 projektów na łączną kwotę ponad 331 milionów złotych. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do stołecznych szpitali, w których jak w całym województwie trwa walka z pandemią. Do 3 warszawskich placówek trafi 30 nowych stanowisk na oddziałach intensywnej terapii. System ochrony zdrowia w czasie pandemii jest na granicy wydolności, a statystyki nie pozostawiają złudzeń. Pod względem nowych przypadków zakażenia koronawirusem Mazowsze każdego dnia pojawia się w czołówce raportów przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia. Dlatego samorząd województwa postanowił przeznaczyć kolejne unijne środki na wsparcie szpitali. Dzięki temu łącznie uda się doposażyć około 30 nowych stanowisk na oddziałach intensywnej terapii. Tym razem decyzja dotyczyła 3 szpitali warszawskich, szpitala południowego, szpitala bielańskiego i szpitala wolskiego. I tutaj za 6 milionów złotych przeznaczyliśmy sprzęt wyposażający oddziały intensywnej terapii. To są stanowiska oddziałów intensywnej terapii. Całe stanowiska, czyli no nie tylko łóżka, ale również sprzęt towarzyszący, monitorujący, wspomagający funkcje życiowe pacjentów. Zakupiony sprzęt i aparatura do walki z SARS-CoV-2 już trafia do 3 stołecznych szpitali. Celem projektu jest także stworzenie odpowiednich warunków pracy dla medyków. Mowa tu o działaniach takich jak utworzenie stanowiska lekarza w szpitalu bielańskim czy nowa łazienka. W szpitalu wolskim natomiast pojawi się kontener pielęgniarski z pokojem przygotowawczym, punktem pielęgniarskim, pomieszczeniem porządkowym oraz łazienką. Ponadto na terenie szpitala bielańskiego i szpitala wolskiego zainstalowane zostaną kontenery medyczne służące do czasowej izolacji pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, sprzętu czy remonty strażnic. Tak, samorząd Mazowsza od ponad 20 lat wspiera strażaków, ochotników. Tym razem o poprawie bezpieczeństwa i większej szansie na skuteczne akcje ratownicze mogą mówić strażacy z powiatu ostrowskiego. To właśnie do Ochotniczej Straży Pożarnej w Broku trafi nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Ten, którym obecnie dysponują druhowie, ma już 30 lat, a jego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. To nowe auto bardzo polepszy bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Znajdujemy się na przecięciu 2 bardzo ważnych szlaków komunikacyjnych. Na terenie Broku krzyżują się 2 drogi, droga krajowa numer 50 i droga wojewódzka numer 694. Z tego względu bardzo często też wyjeżdżają na akcje związane z zabezpieczaniem wypadków drogowych. No niestety tych wypadków przybywa. Na jego zakup samorząd województwa przeznaczył 200 tysięcy złotych. Zawsze wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych jest bardzo istotne. Samorząd województwa mazowieckiego od wielu lat realizuje programy wsparcia. Tym razem wielkie szczęście dla ochotników z Broku, bo 200 tysięcy złotych to jest bardzo duża kwota. Natomiast do druhów z OSP Jelonki trafią środki ochrony osobistej i specjalistyczny sprzęt, m.in. wentylator oddymiający, nośny akumulatorowy system oświetleniowy czy kołnierze ortopedyczne dla dorosłych. Jeżeli Ochotnicza Straż Pożarna będzie dobrze wyposażona, doposażona, przygotowana bojowo do niesienia pomocy, to i mieszkańcy będą się pewniej i bezpieczniej czuć w każdej sytuacji, czy to zdarzenia drogowego, czy zdarzenia losowego, czy pożaru. Chciałbym podkreślić, to są ochotnicy. To wydaje mi się jest jedna z niewielu organizacji stowarzyszeń w Polsce, która naprawdę non-profit niesie pomoc, bez żadnego liczenia i oglądania się na zapłaty za swoją działalność. Tylko w tym roku na wsparcie mazowieckich jednostek samorząd Mazowsza przeznaczył 20 milionów złotych. Samorząd województwa od lat przeznacza środki dla ochotniczych straży pożarnych. W tym roku jest to 15 milionów na sprzęt i doposażenie samochodów, ale jeszcze oprócz tego 5 milionów na strażnice, na remonty strażnic, gdzie można uzyskać dofinansowanie do 25 tysięcy złotych. Strażacy ochotnicy są często pierwsi na miejscu akcji i działają na rzecz bezpieczeństwa obywateli, ale także ochrony środowiska. Dlatego tak ważne jest, by w codziennej służbie dysponowali niezawodnym wyposażeniem.
Mikael Rem triumfuje w barwach Mazowsze, serce Polski. Zwycięża na ostatnim etapie chorwackiego Istrian Spring Trophy. Jak mówi sam kolarz, to był szalony i szybki wyścig. Zresztą zobaczcie Państwo sami. Dokładnie tak wyglądało pierwsze zwycięstwo, które odniósł Estończyk Mikael Rem w barwach polskiej drużyny Mazowsze Serce Polski. Ostatni etap Istrian Spring Trophy z pozoru płaski okazał się prawdziwym wyzwaniem. Niska temperatura i ulewny deszcz sprawiły, że ostatecznie do mety dojechał wyselekcjonowany peleton, z którego najlepiej finiszował Rem. It was really crazy and a fast race. Unfortunately, one point of the race I messed up my chain and it was twisted. I needed to change bike. After that, I ride back to the group peloton. Last 40 km of the race were very cold and rainy. I'm really happy for this little speak mental victory. I dedicate this victory to my close relative who died some days ago. Sukces Mikaela nie byłby możliwy, gdyby nie praca całej drużyny. Bardzo się cieszymy, że Estończyk oddala się w takich warunkach, ale to także ukoronowanie pracy całej drużyny na tym wyścigu, czyli na pewno Adriana Banaszka, Piotra Brożyny, Marcelego Bogusławskiego, Adama Stachowiaka, a także Daniela Staniszewskiego, no i także pracy dyrektora sportowego na ten wyścig, czyli Marka Rutkiewicza. Chorwacki Istrian Spring Trophy był pierwszym w tym sezonie wyścigiem etapowym dla kolarzy Dariusza Banaszka. Składał się z prologu oraz trzech etapów. Już na prologu bardzo dobrze zaprezentował się 23-letni Marceli Bogusławski, który zajął wysoką czwartą pozycję. Zabrakło mu zaledwie 0,17 sekundy do zdobycia podium. Wyjątkowo pechowy i niebezpieczny dla zespołu Mazowsze Serce Polski okazał się pierwszy etap tego wyścigu. Aż czterech kolarzy uczestniczyło w kraksie, do której doszło na ostatnich metrach. Zakończyło się to licznymi obdarciami i obiciami. Na szczęście obyło się bez złamań i wszyscy mogli przystąpić do drugiego etapu. Na tym etapie dobrze prezentował się Piotr Brożyna, który odnalazł się na finałowym podjeździe. Zabrakło co prawda troszkę, żeby nawiązać kontakt ze ścisłą czołówką, ale pokazaliśmy się z dobrej strony jako drużyna. Kolejnym startem mazowieckiej ekipy będzie wyścig Grand Prix Slovenian Istria. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia! W tym odcinku to już wszystko, co przygotowaliśmy, a wkrótce zapraszamy na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.